Na koniec aktualności wyjątkowi goście w pałacu w Sieniawie. Wybrali Podkarpacie, bo ich stadion w Krakowie sąsiaduje z Błoniami, gdzie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Dlatego piłkarze Krakowi u nas szlifują formę na mecze ligowe. Miała być cisza i spokój, ale setki autografów rozdaje Bartosz Kapustka, gwiazda krakowskiego klubu i reprezentacji Polski. Dziś potwierdził, że wybrał nowy klub. Na ulicy w Sieniawie dziś można było spotkać jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Bartosz Kapustka ma 19 lat, ale już pisze niesamowitą historię sportową. Jeszcze rok temu, jeżeli ktoś zapytałby mnie o reprezentację, to na pewno bym się uśmiechnął i w życiu bym w to nie uwierzył. To nie sen. Po Euro walczyły o niego czołowe kluby Europy. Właśnie dziś potwierdził, że wybrał Lisy z Leicester City. Nie idę tam na pewno tylko dlatego, że fajnie brzmi nazwa klubu i że w tamtym roku zdobyli Mistrzostwo Anglii, tylko patrzę na to z optymizmem, na realne szanse na grę. Trener Krakowi, pochodzący z Tarnobrzega, Jacek Zieliński, serce ma rozdarte. Kiedyś z Lecha Poznań w wielki świat puścił Roberta Lewandowskiego, teraz traci również czołowego gracza. No, z drugiej strony no, trzeba się cieszyć, że Bartek trafia, można powiedzieć, do najlepszej ligi świata, bo dla mnie angielska liga to jest najlepsza liga świata. Marketingowo zyska Krakowia, reprezentacja Polski, ale swoje 5 minut ma też Sieniawa. Piłka z Krakowa do Anglii może wylecieć z Sieniawy. To pewnie wydarzenie również bez precedensu. Treningi i takie spotkania jak dziś z Bartoszem Kapustką przyciągały tłumy. Na co dzień Krakowia trenowała na tym stadionie Sokoła Sieniawa, bo w Krakowie trwają Światowe Dni Młodzieży. Wizyta zawodowego teamu z Ekstraklasy w czwartoligowym klubie napędza modę na piłkę nożną. Chcemy odbudować zespół, chcemy dać szansę młodym. Bardzo chcielibyśmy powrócić do trzeciej ligi. Kapustka udowodnił, że kopanie w piłkę ma sens, dlatego walizki rozpakuje w przyszłym tygodniu w Anglii. Krakowia z Sieniawy wyjedzie w niedzielę prosto na mecz ligowy do Łęcznej. Sokół Sieniawa sezon rozpoczyna w pierwszy weekend sierpnia.